Co lubię najbardziej? Chyba podróże. Ja się pasjonuję rzeczami pokrewnymi z moją pracą zawodową, mianowicie krótkofalarstwem. Siatkówka. Uwielbiam grać w siatkówkę. Poza tym uwielbiam czas spędzony z rodziną. No, piłką nożną zaraził mnie mój tata. Zaprowadził mnie do jednego z klubów piłkarskich i tak zostało. Pasje to jest też uczenie się, to są nowe rzeczy, poznawanie, internet, telewizja, radio. Emitel bada te rzeczy, realizuje je. To mnie interesuje po prostu, mogę się uspełnić. W naszej firmie pracują ludzie niekiedy całe swoje życie zawodowe, ale też przyciągamy ludzi młodych, takich właśnie, którzy chcą się rozwijać i szczególnie w tej działce, którą my się zajmujemy. Też kiedyś zaczynałem pracę, też kiedyś byłem tak zwanym świeżakiem. I myślę, że jest to cenne, jeżeli mogę teraz podzielić się tą wiedzą z innymi. Zawsze jest do kogo się zwrócić o pomoc. Dzięki temu mogę się rozwijać, mogę się uczyć od starszych pracowników, starszych chłopaków. Siłą Emitela jest powiązanie młodości z doświadczeniem, bo dzięki doświadczonym pracownikom, młodzi pracownicy, którzy zatrudniają się w naszej firmie, mają możliwość czerpania od nich dużej wiedzy, dużego doświadczenia, dzięki czemu mogą później to wykorzystywać w codziennej pracy, w codziennych obowiązkach. Emitel oferuje dwa rodzaje szkoleń. Szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, ale też szkolenia techniczne i tak zwane miękkie. Praca w Emitelu daje mi możliwość swobody, daje mi możliwość rozwoju, daje mi możliwość wdrażania w organizacji również moich pomysłów. Przez to też jest taka moja osobista satysfakcja, że coś mojego tutaj w organizacji pozostanie. Ja przyszedłem do pracy zaraz po szkole średniej, po technikum. I niewątpliwie też dzięki tej firmie mogłem studiować. To na przykład jest pewna korzyść taka wymierna związana z tym, że firma umożliwiła mi studiowanie. Wtedy była możliwość finansowania tych studiów przez firmę, więc na pewno była to pewna pomoc, taka bardzo istotna w tamtym czasie. W ramach naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wspieramy między innymi kobiecą piłkarską reprezentację z Wilanowa, ale również niepełnosprawnych szermierzy Legii Warszawa. W ramach firmy raz w roku organizujemy turnieje piłkarskie dla pracowników emitelowych, gdzie możemy się zmierzyć na boisku i zagrać o Puchar Prezesa. Emitel daje mi takie bonusy. Jest tutaj dużo takich pakietów, darmowe bilety do kina, darmowe jakieś zniżki do sklepów. No i to jest motywujące, żeby tu być po prostu. Ludzie, którzy tutaj pracują, to są w większości ludzie z pasją. Ta pasja jest potem widoczna w ich codziennych działaniach. Z profesjonalistami też inaczej się rozmawia. To są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak się chcą rozwijać, co chcą osiągnąć w pracy. To też powoduje, że relacje, które mamy w firmie, są bardzo przyjazne. Przyjazne, otwarte, niekiedy wręcz, można powiedzieć, familijne. Współpracuję z wieloma osobami, które posiadają niesamowite, wspaniałe kompetencje, ale tak naprawdę też i relacje międzyludzkie, przyjaźnie, które się tutaj tworzą w miejscu pracy, jest to bardzo istotny element. Każdy, kto pracował w Emitelu, wie, że ta atmosfera jest przyjazna. Mamy przypadki ludzi, którzy u nas pracowali, odeszli i wracają. Sam zresztą jestem jednym z takich przypadków. Jesteśmy wszyscy na luzie. Każdy z nas mówi do siebie na ty. Jeżeli ja przychodzę do pracy z radością, przychodzę do pracy, bo chcę przychodzić do pracy, ta praca mnie cieszy, to daję z siebie maksa. Chciałabym tu zostać po studiach. Tu są takie pozytywne osoby, taka w miarę przyjemna praca. Dobrze mi tu jest, dobrze mi się tu pracuje.